Wiemy, że pan jest człowiekiem, który broni w tych procesach i piłkarzy, i trenerów. Ilu ma pan jakby klientów w tej tematyce? Czy to trudno powiedzieć ilu, bo to jest kwestia jakości, a nie ilości. Akurat zdarzyło się tak, że z racji tego, że nasza kancelaria zajmuje się również sportem profesjonalnym, że przypadła nam obrona kilku, może kilkunastu osób, które chciałyby się oczyścić i rozliczyć z przeszłością. Bo nie ulega wątpliwości, że problem korupcji nie jest problemem obecnym, tylko jest problemem historycznym. Natomiast obecnie my tę korupcję rozliczamy. Jeżeli dzisiaj poruszamy temat, który stał się głośny, czyli meczu Zagłębiu Lubin-Krakowia, to też jest temat historyczny, natomiast on dzisiaj ujrzał światło dzienne i dzisiaj się tym wszyscy ekscytujemy. Natomiast ten problem po prostu musi być rozwiązany temat w płaszczyźnie czystoprawnej. Temat historyczny. Panie Mecenasie, jedna rzecz. Jakby dla mnie temat historyczny to mnie troszeczkę śmieszy. Ale dlaczego? Wytłumaczę. To wpływa na naszą rzeczywistość, tu i teraz. Moim zdaniem ten mecz Krakowia-Lubin to jest końcówka sezonu 2005-2006. Czyli to nie jest 20 lat temu, dla mnie to jest historia, 30 lat temu. To jest jakby... Jeszcze jedna rzecz chciałem zaakcentować. Jak się nie zgodzisz, to okej, ale spróbuj spojrzeć na to inaczej. Czy to nie jest jakby ten mecz, jakby soczewka problemów polskiej piłki w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie, że właśnie lepiej było się złożyć na mecz, kupić ten punkt, żeby zakwalifikować się do Pucharu UEFA. Że ci piłkarze nie myśleli, jak zagrać, jak wygrać, jak się przygotować, tylko spotkali się w jakimś mieszkaniu prywatnym, zaczęli ustalać, gdzieś wydzwaniać, kontaktować się, jakby no, zaprzeczyli istocie rywalizacji. Ja myślę, że prawda jest jeszcze bardziej brutalna, że to nie dotyczy ostatnich 10 lat, 15, tylko że polski futbol był nieprofesjonalny przez całe dziesięciolecia. Jak sobie sięgniemy pamięcią nawet do filmu Piłkarski Pokier, że on dotyczy lat 80. To już wtedy, w tamtych czasach... Ale on się nie zestarzał, ten film. Ustawiano mecze i oczywiście to niszczyło polski sport. To, że w 2003 roku zostały wprowadzone przepisy dotyczące korupcji w sporcie, stało się bardzo dobrze. Tylko że to się stało, w moim przekonaniu, jakieś kilkanaście lat za późno. Dobrze, panie mecenasie, pan mówi kilkanaście lat za późno. Ja zapytam inaczej, że jeśli wiadomo, że powstał ten przepis w lipcu 2003 roku, mówiący o przekupstwie sportowym, i było wiadomo, że w kodeksie karnym to staje się przestępstwem od 1 lipca 2003 roku. Przestępstwo. To jest przestępstwo. Nie ma pan takiego wrażenia, że wszyscy, którzy kupowali mecze, albo sprzedawali, albo byli zamieszani w ten proceder korupcyjny po tym czasie, to po prostu no, drwili sobie z tego prawa. Jeszcze jedna rzecz, Paweł. Uzupełnię pytanie Matiego. Jedna rzecz jeszcze. W 2005 roku, a więc rok przed tym dokładnie meczem Zagłębie Krakowia, jest jednak bardzo spektakularne aresztowanie Antoni F. i Marian D. Jakby wszystkie media pokazały to koło zapasowe w samochodzie, te 100 tysięcy złotych, które z tego koła wyciągano. No, ja się zastanawiam, czy to nie przemówiło w ogóle do wyobraźni tych ludzi. A goście dalej. Mamy taką sytuację, że... Czyli wiesz, bo ty postawiłeś tezę historyczny. Moim zdaniem tu cię muszę wypunktować. No, absolutnie niehistoryczny. Tu i teraz to się działo. Ja mówię o pewnym systemie, który funkcjonował przez lata. System, się zgadzam, z czego to wynika. Natomiast to zdarzenie to nie jest... odległe czasy. To dotyczy, zobacz, dzisiaj reprezentantów Polski, tak, powoływanych przez Smudę. Tak, tylko że my staramy się patrzeć na ten problem w takich dwubarwnie, tak? Czy coś jest czarne, coś jest białe. Z drugiej strony mówimy o aspekcie moralnym. Oczywiście, jeżeli mówimy o moralności, to ona się nigdy nie przedawnia. Tutaj nie obowiązują przepisy prawa. To obowiązuje system etyki i nawet możemy powiedzieć, że w ujęciu historycznym wszyscy, którzy nawet nie podlegają odpowiedzialności, bo tego przepisu nie było, również ze sportu powinni być eliminowani. Tylko powstaje pytanie, czy polski sport na to stać. Jest wiele osób, które zasługują na karę i być może, że powinny być dożywotnio wykluczone ze struktur związku. A unikną w ogóle kary z karnej, oczywiście, tak? Niestety, bo taki mamy system prawny. My nie jesteśmy Stany Zjednoczone, gdzie nie obowiązują przepisy dotyczące przedawnienia.